Nie każdy ma to szczęście, że ma piękne i zdrowe włosy. Jeżeli mamy problemy z włosami, czy jest jakieś badanie, które określi kondycję naszego włosa? Tak. Etiologia, czyli przyczyny wypadania włosów, nie są znane do samego końca. Osoby, które cierpią na tak zwane łysienie plackowate, nie tylko te, które mają bardzo rzadkie włosy, dla tych osób polecamy badanie trychologiczne włosów. Do badania trychologicznego nie musimy się szczególnie przygotowywać. Wystarczy zadzwonić do gabinetu, umówić się na wizytę i przyjść do trychologa. To badanie polega na tym, że jest badany mikrokamerą obszar skóry głowy i na tym monitorze widać dokładnie, w jakim stanie jest skóra głowy. Czy te włosy są wysuszone, czy skóra się łuszczy, czy są jakieś ślady. Włosowe. Włos jest oblepiony na całej swojej długości, tutaj przy skórze, szczególnie tłuszczem. Na pewno dolegliwością taką dodatkową jest swędzenie skóry głowy oraz to, że pani musi myć głowę co drugi dzień lub codziennie. Możemy dobrać preparaty, które zlikwidują tą dolegliwość, spowodują, że dane schorzenie będzie łatwiejsze do wyleczenia oraz które prawdopodobnie zostanie właściwie w 100% wyleczone. Są to preparaty, które stosujemy w domu podczas normalnej pielęgnacji, podczas mycia głowy. Pozwalają na to, żeby skóra właściwie była odżywiona, żeby miała odpowiednie nawilżenie i żeby była bogata we wszystkie substancje odżywcze, które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. Przeważnie po miesiącu stosowania kuracji trychologicznych następuje bardzo duża poprawa.